trwa akcja pomocy zbierania środków finansowych na leczenie chorego Filipa Białdygi z Olze. Do wsparcia zbiórki przyłącza się wiele instytucji, jednostek, artystów oraz darczyńców prywatnych. Również nauczyciele Raciborskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach pomocy małemu Filipkowi wzięli dziś udział w wyjątkowym wyzwaniu. Roczny Filip Białdyga z Olzy, który choruje na nowotwór złośliwy siatkówczaka, ma szansę na operację siatkówki w Stanach Zjednoczonych. Kwota potrzebna na wyjazd i leczenie to ponad 1 600 000 zł. Wsparcie zbiórki jest niezbędne, ponieważ wciąż brakuje potrzebnej kwoty. W ramach wsparcia trwają m.in. wyzwania w postaci 10 przysiadów lub pompek oraz wpłat pieniędzy przez instytucję. Nauczyciele szkoły podstawowej nr 4 również dołączyli do pomocy. Rodzice w styczniu tego roku dowiedzieli się, że ma nowotwór złośliwy siatkówczaka i dla niego właśnie zbieramy pieniądze. Żeby wpłacić pieniądze, warunkiem jest zrobienie 10 przysiadów przez nauczycieli naszej szkoły. Chodzi o życie, najważniejszą rzecz dziecka małego. Podczas wykonania wyzwania nauczyciele Raciborskiej Podstawówki zaprosili do challenge'u kolejne instytucje z Raciborza. Nominowani mają 48 godzin na realizację zadania i wyznaczenie kolejnych osób do wsparcia pomocy dla Filipka. Akcja trwa, a do wyzwań włączają się chętni z całego regionu. To będzie Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Raciborzu, Akademia Fitness, nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Ocicach i nauczycieli z Szkoły Słoneczna Kraina. Również raciborscy artyści zagrali dla małego Filipka 18 lutego w Czyżowicach. Podczas koncertu na scenie wystąpił zespół Bartnicki w towarzystwie Anny Skowyry oraz wyjątkowego duetu Rafała Jarząbka i Marka Kudera. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć walkę o zdrowie i życie Filipka, namawiamy do dołączenia się do zbiórki, którą można zasilić na stronie internetowej.